czas dzieci u stóp. Znalazł tam jakieś robaczki w świerku. Nie kopie dziupli, tylko żeruje. Spróbuję podejść do niepłochliwy ptak, może się uda. Jestem blisko, a się skubaniec za pień schował. Teraz mam go dobrze. Inny farbluje w okolicy, ale chyba nie trójpalczasty, bo ten nie jest zainteresowany. Fajnie się udało. Dobra, niech sobie tam dziupi. Leży różek. Kurde, coś takie bogatsze. Może 14 jakiś być. Zmieniam kamerkę i idę. Porządniejszy wreszcie. Tu spał chyba. Wstał i zostawił. 12 dokładnie.
To powinno ważyć 3 kg. Nie, lekki, kurde, lekki jest. Ale duży. Nie ma 3 kilo. Całkiem niedaleko leży następny, może być para. Ale by było fajnie. Tak, będzie para. Identyczne są. Są identyczne. No to zarąbisz się. Słyszę, ale nic nie widzę. Widzę już też. Zakołowały nade mną. O kurde, kark nie zabolał, ciągle do dołu się patrzy, a dziś teraz głowę musiałem zadrzeć. Kruk jeszcze jakiś. Kruki to już chyba młode mają teraz. No, to jest dobry kierunek, śmigać tam w tamtą stronę, a nie zawracać. Jeszcze jedna brygada leci, słychać z boku. Dość, bo karty nie wyprostuje.